Halo, halo. Witam wszystkich. Jestem Marcisław, jesteście we oto jest Grim Fandango i czuję się głupio. Gdyś wystarczyłoby użyć tego, już chyba użyłem. Sama końcówka gry, więc wiecie, na górze znajduje się ankietka. W ankietce możecie odpowiedzieć na... i wybrać gier, którą chcecie. Taką dobrą grę. O, i teraz to. No to teraz możemy wyjść na górę. Gonimy Hektora Lamansa. No tak było powiedziane. That one must be yours. Don't forget to send for help. Przecież go zabiłem. I don't know. He hasn't told me yet. Hola, Manuel. Buenos dias. Time for you to swing, Daddy-o. Let's see you walk. Chwilę mnie nie było i już się dziodymy. All people Hector has sprouted? Hey, when you're on top like my boyfriend Hector is, you make a lot of enemies. Boyfriend. Ej, gdzie jest mój pistolet? Gdzie jest moja Sproutella 9 mm? What? You know, you really have bad taste in men. No. I have a taste for really bad men. There's a difference. Sprawda. I thought I told you to scat, man. To idziemy. A tam? Może tu jest gdzieś coś, co by mi się przydało. Coś mi się nie wydaje. Ale może. Not thirsty. Not thirsty. Hector supplies water to keep the flowers alive? Does he see them as a memorial or as trophies? Yeah, right. No. Ale skąd ten ptaszor? On ma ich 400 czy co? No. Kamera. She loves me. She loves me not. Well, you're half right. Oh, Manny, so cynical. What happened to you, Manny, that caused you to lose your sense of hope, your love of life? I died. I see. I guess Domino is right. You don't have a shred of optimism. Well, when it comes to shreds, Dom is the expert. And by that same logic, Manny, you're about to become an expert in botany. Is this where you tell me all about your secret plan, Hector? How you stole double end tickets from innocent souls, pretended to sell them, but really hoarded them all for yourself in a desperate attempt to get out of the land of the dead? No. This is where you writhe around in excruciating pain for about an hour, because that idiot Bowsley ran off with all their fast-acting Sproutella. The slow stuff will sprout you, but it's going to take a long time, I'm sorry to say. Ah, ah.
Manny, where are you going? You've got some time, you know, before you have to leave. Get it? Leave! Okej, okay, cała postać Hektora mi się w tym momencie rozjechała. Okej, okay, dobra. I claw it out, but I don't have the strength. A mogę je zamrozić? Gracias, Toto Santos. Come on, shake it for me, baby. One of you must be mine. Pora na pierdo. Co ja się trzymam? Nic i nie mam dostępu do ekipunku. A, mam! Jakiś bug. Salvador? Manuel, listen carefully. There's a gun in the trunk of this car, but the trunk key is with my body somewhere in the meadow behind the greenhouse. Find it! Right. And tell Eva that I know she will guide the Alliance wisely when I am gone. But when I bite this explosive tooth, the deadly cloud will sprout not just my target, but me as well. Your target? What are you... Hey, get out of there! Farewell, my friend! What were you talking about with the head of the LSA in there? Huh, Sal? Got something you want to share with the class? Only this. Viva la revolución! Nieugięty, aż do śmierci. He's fine right where he is. Not picking that up. He truly gave his body to the cause. A czyli w bagażniku jest pistolet, ale potrzebny nam klucz. I hope the LSA got a good deal on this car. Hey, my scythe. Well, what do you know? Sal had a ticket all along. Jest coś smutnego w tym bilecie. It's amazing how Salvador's ticket is still drawn to him. A może do jego ciała dojdzie? Jego ciało ma tu gdzieś leżeć, tak? Not doing anything now. Ale gdzie? Co do ankietki, puszczę wam tam jakieś bomby. Teraz gramy w Gothiczka Zmierzch Bogów, muszę na ten czas jakoś sobie boostnąć oglądalność czymś dobrym, bo tego nikt nie ogląda, się w sumie nie dziwię. Chcę mieć to udokumentowane, że skończyłem. I w sumie nic więcej. Seems to be attracted to something over this way. It's not doing anything now. Oh. Seems to be attracted to something over this way. Hmm.
seems to be attracted to something over this way. I don't really want to do that. Seems to be attracted to something over this way. Seems to be attracted to something over this way. Oh? Było. O! Muszę się ustawić w tą stronę. Jest. Daleko od miejsca, które podejrzewałem. Ładne. This must be the key to Salvador's trunk. Co lecimy? Nie pomogę mu już niestety. Nie, nie to strona, ale to jest spoko. Dobra, ale nie tu. Otwieraj. No. A shift najlepiej będzie, jak będę trzymał. Już nie muszę. Ah, yes. Lots of ammo. Freeze, Hector. Yeah, you heard me. Tylko, czy najlepszym sposobem będzie, no, załatwić Hektora, tak, czy po prostu... Ta woda tu jest z jakiegoś powodu, chyba tylko po to, żebyśmy na nią spojrzeli. Nie. Doesn't sound good. Spójrzmy, o co to za ciało? No ciekawe, co nie? Jak ładnie zakwitł. Lotus. Ja nadal nie sprawdziłem,
co to za aztecki bóg ze światów tutaj może się znajdować. You can count them if you want. They're all here. How about yours? The company gave me one on the other end. Sort of a retirement present. And demons ride free, right? Aw, man, you know I can't go with you. I'm a spirit of the land and all that. I can't ever leave this world. I guess I got so wrapped up in saving people, I just assumed I'd be able to save you too. Yeah, but I don't need to be saved. I like it here. I'm not all alone in that basement anymore, thanks to you. I got a new job and all these new friends. I'm a big demon success story. So, I guess this is it then. Come here, give me a hug. Oof. You were the best boss I ever had. Bye. Manny? Yeah? When we get to the next world... What is it, Angel? Are we going to be together? You know, sweetheart, if there's one thing I've learned, it's this. Nobody knows what's gonna happen at the end of the line. So you might as well enjoy the trip. Wymijająca odpowiedź. Coś jest nie tak z ich oczami. Nieważne. For our friend JPEG. JPEG? I tak oto kończy się ta lepsza giereczka Tima Schafera i reszty ziomeczków z Double Fine Studio. Ej, jeżeli mam coś powiedzieć, to naprawdę była dobra przygodówka. Gdyby nie to, że była to gra na PlayStation 1 i co to jest, komar? I oni mieli wizję, że będzie przygodówka bez używania myszki. Tylko spieprzymy kompletnie używanie przedmiotów. O, jest tony plata. Pamiętajcie, jak macie coś zapamiętać, najlepszym latynoskim głosem jest tony plata. Czyli głos Manny'ego Calaveri. No. Tu mamy... Tak, skończyliśmy Psychonauts, skończyliśmy właśnie Grim Fandango. I teraz zdałem sobie sprawę, że ja za dużo gierek z Double Fine nie znam. To są gry, które każdy zna, ale w sumie nikt nie grał. I dlatego właśnie to ogrywamy. A właśnie dlatego, nie dlatego, że są fajne. Są dobre. Z jedną inną grą, jaką znam, to chyba będzie Brutal Legend, które też kiedyś się pojawi. To jest troszeczkę inny rodzaj giereczki, ale to jest nadal ten sam sposób. Gry Double Fine mają to do siebie, że mają dość specyficzne opowiadanie, przedstawienie świata, ekspozycję i humor. O, i humor oczywiście. Mamy Psychonauts, który jest całe o psychologii, o symbolice snów i cała reszta tego. I te giereczki słowne z tymi umysłowymi rzeczami. Jak na przykład, jak się tam nazywały te znajdźki? A, bagaż emocjonalny. Nie o to mi chodziło, o te figmenty mi chodziło, ale nie pamiętam, jak się nazywały. No. Tutaj mamy cały ten świat zmarłych na podstawie tych wyobrażeń
latynoskich, że tak powiem. Fiesta de los Muertos, Księga Życia, te sprawy. A Brutal Legend to jest po prostu wzięcie wszystkich kapel rockowych, metalowych, przepraszam bardzo, na czele z Ozzym Osbornem i zrobienie wokół nich mitologii i całego świata. To jest fajna rzecz, muszę sobie przypomnieć, jakie są inne gry od tego studia. Może poza tym budowaniem bazy kosmicznej, bo to ja może nie chcę. Ja chyba jednak wolę to, co jest fabularyzowane od nich. Oczywiście pamiętajmy, że powstaje druga część Psychonauts. Jest co grać. Czy ja dobrze widzę, że oni mieli jednego gościa od IT? Grim Fandango Deluxe. Co to było? Musiałbym się zainteresować. No. Co ja dam wam do tej... Do tej ankietki na pewno dostaniecie taką piękną rzecz, która nazywa się Scooby-Doo Miasto Duchów. To się chyba nazywa w oryginale Big Trouble in... Nie. Nie pamiętam, jak to się nazywało. To miało taki fajny rym w nazwie. Który w Polsce niestety... W polskiej wersji niestety umyka. Coś tam z Ghost Town. No niestety nie pamiętam. O, panowie od muzyczki! Dobrzy panowie od muzyczki. Tacy są najlepsi. LucasArts, orkiestra, cały czas panowie od muzyczki. Ten soundtrack jest świetny. Ja bym sobie go chętnie słuchał. Nawet do grania we WoWa. Chociaż do grania we WoWa to ja... Teraz nie. Teraz przestałem, ale... Ogólnie to miałem taką fajną playlistę. Może niedługo mi dość powtarzalną, ale utworków Aimera. Nieważne. Co to właściwie jest? Czy tak ma być, że takie dziwne kreski jadą po... literach? To chyba jest intencjonalne, bo nie wiem, czy da się coś takiego zrobić błędem, a może? To chyba jednak nie jest stylistyka, to po prostu... To po prostu u mnie coś się pieprzy. Szkoda. Robert Polański. Nie chodzi mi o szukanie polskich nazwisk, po prostu stwierdziłem o Polański. Może nie ten, ale zawsze jakiś. Wersja brazylijska. Powiem wam, że zagadki nawet nie były aż takie złe, jak często trafiają się w grach przygodowych. Często jak są zagadki w grze przygodowej, to one potrafią być takie strasznie dziwne i zagmatwane. Takie, że no ja bym tak nie pomyślał. I wtedy muszę iść i patrzeć sobie na cholerne solucje, żeby wiedzieć, o co chodzi. A to ja nawet potrafię zrozumieć, dlaczego zagadka jest w ten sposób zrobiona, to co z nią chodzi. Dlaczego w ten sposób ją rozwiązujemy. Chociaż jest to też związane w dużej mierze z
właśnie ekwipunkiem, który jest strasznie skopany, bo PlayStation 1. Czy gra mnie wywali do pulpitu? Thank you for playing i oczy mi aż szaleją. Ale oczy, obraz się wcale nie rusza. Nie przegadasz. Ale idealnie to rozdzieliłem. Chyba muszę sam kliknąć. Nie. Co się teraz stanie? Nowa gra plus? Dobra, to cóż. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie lajka, jeżeli tak. I pamiętajcie, gra świetna, tylko ekwipunek do dupy. Sorry for the wait, Mr. Flores. I am ready to take you now. Take me? Take me. Ja znikam. No. There's no need to be nervous. Do zobaczenia w kolejnych seriach, kochane dzieci Boże. A tymczasem. Intimidating. Żeby się zniknął. Ja tutaj tak ładnie nie zniknę. My name is Manny Calavera. I'm your new travel agent. I don't want a new travel agent. I want to go home. You can't go home, Celso. You're dead. But you're not alone. Everybody here is just as dead as you. That's why we call it the land of the dead. Are you ready for your big journey? No. What journey? The 4-year journey of the soul. It is quite a big trip. And I can't lie to you, Celso. It could be very, very dangerous. Unless you were to take that money you were buried with and buy a better travel package from us. I mean, wouldn't you rather cross the land of the dead in your own sports car? Maybe try a luxury ocean cruise? Or, if you led a very good life, you may even be eligible for a ticket on the number 9 itself. The number 9? That's our top-of-the-line express train. It shoots straight to the 9th underworld, the land of eternal rest, in 4 minutes instead of 4 years. But very few people qualify. Let's take a look at your records. Well, the bad news is the train appears to be just out of your reach, but I still got a couple of tricks up my sleeve here. Yaha! Yes, that's the ticket. The Excelsior Line. Yes, she's a beauty. That compass in the handle will sure come in handy, too. Oh, you're going to have a great trip. Wish I was going... Świetnie mógłbym się trochę podzywać, ale no... Give me a lift. Oh, I can't leave here until I've worked off a little debt to the powers that be. Community service, eh? Well, I guess there are some folks worse off than me. Oh, I'll be leaving here soon enough. No thanks to dead and no commission low-life cases like yours, Menso. Hey, Manny. The boss told me to tell you not to leave early tonight. He wants to talk to you about something when he gets back from his trip. Tell Don not to worry. I'm not going anywhere. Especially not with clients like that. Where do they get these guys? They don't qualify for anything good, so I can't sell anything good. Can't work off my time and I'm stuck. Stuck selling walking sticks to a bunch of burros for eternity. I need better clients. I need a real saint. I need a lead on a rich, dead saint. I nie mam... Nie mam zamiaru pakować się w tą kabałę jeszcze raz. Jeżeli coś mnie nauczyło pierwsze przejście gry, to to, że... ta ścieżka nie jest najlepsza. I na moim NG Plus po prostu tutaj skończę. Cóż. Siema.